Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy akcesorium do kamery GoPro Hero 9. Jest to Media Mode, który rozszerza i to znacznie możliwości, przede wszystkim odporny, jeżeli chodzi o pogodę. Dodatkowo ma wbudowany mikrofon, zarówno przedni, jak i tylny. Port 3,5 mm, czyli wejście mikrofonowe. Rozszerza też o wyjście HDMI, czyli transmisję danych, wyświetlania na telebimie i tak dalej, ale też posiada port USB typu C. Fantastyczne urządzenie, razem z planem, który jest promocyjny dla GoPro, kosztuje około 300, także nie jest to też najtańsze akcesorium, ale jest naprawdę niezłe i warto poświęcić parę minut, żeby zobaczyć, jakie możliwości daje. Dla ósemki już pojawiło się wcześniej, ale ten nie jest kompatybilny niestety z ósemką, tylko i wyłącznie z dziewiątką. Tu oczywiście jest napisane Production Power Horse. Zobaczmy w takim razie, co jest w środku. Mocowanie, śrubę i sam Media Mode. Do tego osłona mikrofonu i dokumentacja. Jest tutaj user guide, także dosyć ładnie to jest rozrysowane i rozpisane, jak korzystamy. Za chwilę to wszystko pokażę. Sama ramka jest zdecydowanie lepiej wykonana niż dla ósemki. To widać, że tworzywo jest z lepszego materiału, lepsze gatunkowo. Dodatkowo to, co widać, mamy tutaj osłony tych poszczególnych wpustów. Tu jest wejście mikrofonowe 3,5 mm. Możemy sobie je zamknąć. Następnie mamy USB typu C i ostatnie micro HDMI wyjście, czyli można wykonywać transmisję po kablu lub też podłączyć GoPro do komputera poprzez HDMI, mieć obraz i dźwięk, na przykład do OBS Studio albo do iCam Live. Tu jest klawisz migawki na górze, przedłużenie go oczywiście i trybu też mode. Spróbujmy teraz naszą ramkę otworzyć i tutaj jest gniazdo USB typu C męskie. Mikrofony są w komplecie dwa. Montuje się bardzo łatwo. W tej chwili przygotujemy GoPro do montażu na Media Mode. Otwieramy drzwiczki i teraz wyciągamy delikatnie. Jak widać, mamy już możliwość poprzez gniazdo USB typu C połączenia. Tu widać, że z tej strony jest takie specjalne wycięcie po to, żebyśmy mogli dość łatwo śrubę dokręcić. Przystąpimy do testów mikrofonów. Mamy trzy mikrofony w Media Mode. Żeby to zrobić, trzeba zainstalować kartę pamięci, a zarazem rozebrać praktycznie całe GoPro. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie montuję kartę, montuję akumulator i dopiero w tym momencie możemy zamontować GoPro na Media Mode. GoPro jest przygotowane już do testów mikrofonów. To, co jest charakterystyczne i na co chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że aby wydostać GoPro z Media Mode, trzeba złożyć te nóżki montażowe, tak? Te skrzydełka montażowe. Zatem musimy zdemontować całość i dopiero otworzyć Media Mode. Jedyną formą kontaktu w tej chwili, jeżeli chodzi o dostęp do pamięci, jest slot USB typu C. Faktycznie tutaj mamy możliwość podpięcia się do komputera i ściągnięcia danych, a także opróżnienia karty. Przetestujemy sobie Media Mode razem z mikrofonem, który się nazywa Smart Love Plus. Ten Media Mode wygląda naprawdę nieźle. Dosyć szybko się go montuje, jest praktyczny i tak wygląda też na odporne na zniszczenie. Widać, że tą kamerę można z nim użytkować. To, co mnie też w nim kręci, w tym Media Mode, to fakt, że można transmisję robić z GoPro i kto wie, może na najbliższą kawkę w środę pociągnę zupełnie z innej kamery. Kłady FPV, te radia, aparatury i tak dalej, jest dużo tego, naprawdę, odbiorniki, VTX.
Teraz mamy aktywny mikrofon przedni, jest też założona osłonka ta piankowa, także w porządku. Słońce świeci bardzo mocno, jest fajny dzień, fantastycznie. Teraz jest aktywny mikrofon wbudowany w kamerę. Zobaczymy, czy jest jakakolwiek różnica. Trzeba będzie tego posłuchać na słuchawkach. Teraz znajduję się 20 cm przed obiektywem, może 30 cm przed obiektywem. Korzystam z mikrofonu krawatowego. Zobaczcie, co się dzieje. Może być tak non-powered microphone, standard plus, powered microphone, mic plus, line in, to jest wejście jeszcze inne dodatkowe. I teraz zmienimy mikrofon, ja wyciągnę już nasz mikrofon. Jak zwrócicie uwagę, od razu pojawił się skrót. Jest to skrót, pokazuje nam, że aktywny jest w tej chwili mikrofon przedni. Przejdźmy do tego skrótu. Front. Można ustawić również back i camera mic, ale w tej chwili będziemy testowali mikrofon przedni. W tej chwili testuję mikrofon przedni z Media Mode. Jestem w odległości około 30 cm od tego mikrofonu. Mamy założoną też gąbkę, która chroni przed wpływem wiatru na dźwięk. I przetestujemy mikrofon wbudowany, camera mic. W tej chwili testuję mikrofon wbudowany. Znajduje się również około 30 cm przed obiektywem. Jest to mikrofon, który ma kamera w sobie, czyli to nie jest mikrofon z Media Mode. Dobrze, kolejnym testem będzie mikrofon rear, czyli back z tyłu. Spróbujmy. W tej chwili testuję mikrofon z Media Mode, ten z tyłu, żeby sprawdzić, jak wygląda ta jakość, a za chwilę porównamy dwie kamery. Teraz porównuję ujęcia z dwóch kamer. Tu jest Lumix G80 z mikrofonem Rode Video Micro. A teraz mówię do kamery GoPro Hero 9. Aktywny mamy mikrofon przedni z Media Mode. Mamy możliwość sprawdzenia, jak wygląda zakres dynamiczny w obu rozwiązaniach. Ten układ też jest dosyć ciekawy, szczególnie jak wieje mocny wiatr. I zobaczcie, że pole widzenia mamy w tej chwili luźne, dlatego że jest duża przestrzeń pomiędzy obiektywem a osłoną mikrofonu. Może do przemieszczania się nie bardzo, ale jeżeli chodzi o instalację statywową, takie rozwiązanie jak najbardziej też możemy wziąć pod uwagę. Jest jeszcze sporo ludzi w miejscach turystycznych, więc odkrywamy kolejne miejscówki, gdzie można się przejść z psem, gdzie nikogo nie ma. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny, szczególnie przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu 300 zł w ten Media Mode. Ustawienia są w nim dość dobre, także można tam jeszcze podkręcić plus 20 dB. Jakość jest w porządku, ale jednak moim zdaniem mikrofon krawatowy trzeba zastosować. Natomiast jeżeli chcielibyście czegoś więcej, dowiedzieć się więcej odnośnie trików z GoPro, ustawień, stosowania i wykorzystania dziewiątki, zapraszam do mojego warsztatu online'owego. Znajdziecie link w opisie pod tym filmem. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się, cześć!